Na ogólne zarządzenie ministra komunikacji, aby określić grupę krwi kierowcy w prawie jazdy, kierowcy odpowiedzieli masową akcją honorowego krwiodawstwa. W związku z tym przy oddziale drugim PKS w Poznaniu, do którego należy Wolsztyn, powstał bank krwi, z którego korzystać mogą nie tylko kierowcy, ale również ich rodziny. W przypadku wolsztynian krew oddają również pracownicy umysłowi. Na ogólną ilość 100% pracowników, a 63% włączyło się do akcji. 43 osoby oddały w sumie 8,6 litra krwi. Dla przykładu możemy podać, że do jednego ciężkiego zabiegu operacyjnego zużywa się przeciętnie do 2 litrów krwi. Nasze lecznictwo powinno mieć do dyspozycji około 150 tysięcy litrów krwi rocznie, aby mogło sprawnie pracować. To bardzo dużo. Musimy zrozumieć, że bez naszego w tym udziału krwi nie będzie. Przeciętnie od dawcy pobiera się jednorazowo 200 gramów krwi. To nie jest dużo. Zdrowy człowiek posiada około 5,5 litra krwi i oddanie 200 gramów nie przedstawia dla niego żadnej trudności. Dla zdrowego to drobnostka, a dla chorych ratunek. Wszyscy wiedzą, że krew to jedyny lek, który tysiącom ludzi przywraca zdrowie, a często ratuje życie. Człowiek zdrowy rzadko myśli o tym, że może zachorować, ulec nieszczęśliwemu wypadkowi i że ratunkiem dla niego będzie krew. Nie życzymy wam, abyście krwi potrzebowali. Ale pamiętajcie, że jeżeli jesteście honorowymi dawcami, nigdy jej dla was ani dla waszych rodzin nie zabraknie. Thank you.